witamy tu najważniejszych widzów. Cześć dzieciaki, odbiorcy tego wspaniałego komiksu, którego autorem jest oczywiście babcio całego polskiego komiksu, babcio Chmiel. Brawa dla babcia Chmiela, powitajmy brawami. Wielkie brawa. Ale urus, tytus. A Tomek wycięł, gdzie brzuch ta Tomka? Nie ma brzucha. Dużo ćwiczę ostatnio. Tak, Atom dużo ćwiczy. A Romka nie ma? Romek jest chory, przeziębiony. Nie mógł przyjść. A babcio gdzie? Brawa! Brawa dla naszych. Bywam tytusem, ale tak naprawdę jestem aktorem. Nazywam się Rafał Szałajko. Atoma w spektaklu Tytus, Romek i Atomek gra Łukasz Matecki. Maciej Makowski gra Atoma i Bartek Adamczyk gra profesora. Za parę minut zaprezentujemy wam fragmenty tego naszego spektaklu, żebyście mogli z nami się wspólnie pobawić. Oddajemy głos pani dyrektor. Mam tutaj kilka takich bardzo miłych obowiązków, z których muszę się wywiązać. Babciu, panie Henryku, dziękuję bardzo za to, że się pan zgodził na to, żebyśmy tutaj przewieźli tak naprawdę połowę pana mieszkania do muzeum. Dziękuję pani Irenie, że też się na to zgodziła. I witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Powiem tylko, że babcio specjalnie dla naszej wystawy zaprojektował wizerunek do plakatu. Jest również autorem tekstu wstępnego do katalogu wystawy i był najbardziej zdyscyplinowanym autorem i artystą, z którym przyszło mi do tej pory pracować. Witam dzieci ze szkoły nr 87 imienia 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej Garłuch, szkoły z oddziałami integracyjnymi, mieszczącej się przy ulicy Malowniczej w Warszawie, która jest zaprzyjaźniona z babciem, która przyznaje dyplomy Tytusa i na murach której znajdują się wspaniałe murale, które babcio Chmiel projektował. Kochani, witam też serdecznie dzieci ze szkoły, również ze szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Warszawie, numer 344, jeśli się nie mylę, imienia Powstania Warszawskiego. Bardzo się cieszę, że również jesteście z nami. Witam panie nauczycielki również i przedstawicielki ze szkoły. Klaśnięcie! Tak. Patronatem honorowym wystawę objął Rzecznik Praw Dziecka, pan Marek Michalak. Oraz pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Witam wszystkich. Przede wszystkim dziękuję za tą wspaniałą wystawę. Parę tych sztuk wisiało u mnie w domu, ale nie wyglądały tak pięknie jak tutaj. Podejrzewam wydawnictwo, że przeprowadziło te dzieci jako przyszłych czytelników i kupujących te Tytusy. No. Teraz jest tak. Ja mam lat 92, to ile lat jestem starszy od ciebie? Ho, ho, ho. No proszę, już mamy pytanie z matematyki, a miała być przyjemna wycieczka. 80 lat starszy jest. No dobrze. Zamyka się w owale.
formę całości zamknąć w prostokącie, ale w tym wypadku lepiej jest w trójkącie. Patrz na wszystkie cechy charakterystyczne, wystające kolce, oczy krystaliczne. Nie patrz na detale, nie martw się tym wcale, od ogółu do szczegółu rysuj wytrwale. W prostokącie, ale w tym wypadku lepiej jest w trójkącie. Patrz na wszystkie cechy charakterystyczne, wystające kolce, oczy krystaliczne. Nie patrz na detale, nie martw się tym wcale, od ogółu do szczegółu rysuj wytrwale. Rysuj wytrwale. Uwaga, uwaga. No, Tytus, powiem, że nareszcie zrozumiałeś, o co chodzi. Nareszcie, no. Myślę, że jesteś na dobrej drodze do uczłowieczenia. Ale teraz zobaczmy, czego nauczyły się dzieci. Spróbujecie narysować jeża? Kto chce narysować? Chodzi tylko o wrażenie ogólne! Przerywamy na chwilę rysowanie klasemy! Babcio Chmiel, Teatr Kamienica! Właśnie! Sprawdź to! Jestem Tytus Teso! Nie uczłowieczy mnie byle kto! Jestem Tytus Teso! Nie uczłowieczy mnie byle kto! Babcio Chmiel mnie stworzył na białej kartce! Złożył! Plama atramentu się rozlała z tej plamy! Tylko małpa. Wszyscy powstała. Razem! Małpa człowieku! Wszyscy! Małpa człowieku, men! Małpa człowieku! Małpa człowieku, men! Jestem Tytus Teso! Nie uczłowieczy mnie byle kto! Małpa człowieku! Dziękujemy bardzo! Babcio mnie stworzył! Brawa, wielkie brawa! On tu jest najważniejszy, jego prace! To jest taka tradycja tutaj w Muzeum Karykatury, że wystawy nie otwieramy, tylko pękamy. Wymyślił tą tradycję oczywiście założyciel tego muzeum, pan Eryk Lipiński. Będzie tylko jedno pęknięcie. I oczywiście poproszę o otwarcie wystawy pana Henryka, czyli Babcia Chmiela. Uwaga, 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 Babcio Chmiel się zbliża, bomba poszła w górę. Przepraszam, ale mi to przypomina szpital, jak mi robiono zastrzyk. Zawsze robiono mi zastrzyki, a teraz ja mam zrobić zastrzyk. Biorę rozpęd. I... Nie, jeszcze jedno podejście. Proszę zatkać uszy. Brawo! Wystawa otwarta. Wystawę uważamy za otwartą. Słuchajcie, pani dyrektor wam szykuje miejsce na następne wystawy dla was. Także rysujcie, uczłowieczajcie się przez sztukę. Zapraszamy was. Wystawa jest otwarta. Brawa dla Babcia jeszcze raz. Brawo. Myślę, że tu z tych dzieci wyrosną następcy Babcia Chmiela za te 80 lat. Będziemy babciów chmielów jak mrówków. Babciu, my jeszcze mamy niespodziankę oczywiście i dla ciebie, i dla wszystkich dzieci. Czy możemy prosić o ukrojenie pierwszego kawałka tortu? Proszę pomóc. Ale to jest straszne, bo ja muszę pokroić Tytusa. Ale myślę, że jak go pokroję, to jeszcze dalej będzie istniał i w następnych książeczkach, których mam. Ile jeszcze narysować książeczek? Tysiąc. Ja tylko zdradzę, że kolejna już powstaje. Babcia pracuje nad kolejnym albumem. Nic
pięknie.